tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Czarnemu scenariuszowi, który dzieje się na naszych oczach, bo na naszych oczach rząd Prawa i Sprawiedliwości oddaje w obce ręce terminal zbożowy w Gdyni. Wyremontowany, przygotowany do tego, by duże statki go obsługiwały, żeby Polska miała okno na świat, dzięki któremu możemy sprzedawać zboże za granicę. I rząd Prawa i Sprawiedliwości pozwolił na to, żeby został zorganizowany taki konkurs, który wygrała firma mająca już dzisiaj około 60% udziału w eksporcie zboża drogą morską. To jest typowe monopolizowanie rynku i pozwalanie na to, żeby po pierwsze polscy rolnicy byli łupieni przez firmy, które dominują w Polsce i na świecie. Te firmy mogą zaniżać ceny, realizować naprawdę różne misje, żeby tanio kupować zboże i drogo sprzedawać je na całym świecie. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem tutaj z obecnymi posłami kontrolę poselską w Ministerstwie Infrastruktury i stamtąd wydobyliśmy pisma, które pokazują, że to wszystko, co słyszymy na sali plenarnej, a mówi to m.in. minister Telus czy minister Gębicka, jest nieprawdą, bo przed zorganizowaniem konkursu Ministerstwo Rolnictwa w ogóle nie zareagowało na to, co dzieje się z terminalem zbożowym i dzisiaj widzimy, że minister Telus zareagował dopiero 9 listopada, wyrażając swoją opinię, że terminal powinien być dzierżawiony przez spółkę Skarbu Państwa, ale myślę, że też o tym więcej powie o kontroli poselskiej poseł Arkadiusz Marchewka. Tak jest. Szanowni Państwo, jesteśmy po kontroli poselskiej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie prosiliśmy o dokumenty, które dotyczą przekazania w dzierżawę terminalu zbożowego w porcie w Gdyni. Trzeba powiedzieć jasno, że minister nie ma nad tym żadnej kontroli. Opowiadają, że stoją w obronie rolników, że to jest interes państwa polskiego, a nie robią zupełnie nic, aby do tego doprowadzić. Prawda jest taka, że mamy do czynienia z pasmem decyzji, które są kompletnie nieskuteczne. Mija półtora roku od momentu, w którym rząd PiS podjął decyzję o budowie terminala produktów rolno-spożywczych w porcie w Gdańsku. Półtora roku zapowiedzieli budowę wielkiego terminala zbożowego. To jest terminal pisany palcem po wodzie. Nie ma żadnych efektów. Po półtora roku efekty są zerowe. Nie zrobili zupełnie nic w tej sprawie. W czasie, kiedy port w Gdyni tworzy nowe miejsce, to znaczy remontuje nabrzeża, to po pierwsze. Po drugie, ogłasza konkurs. Ministerstwo w żaden sposób nie reaguje, nie kontroluje i nie ma kompletnie wpływu na to, co się tam dzieje. Wielokrotnie słyszymy o tym, jak ważne było dla rządów Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo żywnościowe, ale dziś okazuje się, że efekty tych działań są mizerne. Nie ma tam żadnych po prostu konkretów. I dzisiaj, kiedy okazało się, że terminal w Gdańsku nie zostanie wybudowany, bo półtora roku nie robili nic, to nagle udają, że to, co jest w Gdyni, będzie dla nich i dla Polski złe, a nic nie zrobili poza tym, że wysłali dopiero teraz jedno pismo. Prosiliśmy o dokumenty. Jakie były relacje ministra i jakie decyzje podejmował rząd wtedy, kiedy port będący we władaniu Skarbu Państwa podejmował i realizował konkurs na wydzierżawienie tego terenu? Nie było żadnych dokumentów. Czyli co? Oni przez ten okres półtora roku spali, nie wiedzieli, co robili. Nagle się obudzili, mówią o tym, że ważne jest zapewnianie bezpieczeństwa. Opowiadali o wielkich działaniach, a nie zrobili zupełnie nic w tej sprawie. Proszę Państwa, trzeba też spojrzeć na to z punktu widzenia lokalnego. Jako poseł z Pomorza i wiceszef Komisji Gospodarki Morskiej mogę powiedzieć jedno. W Polsce uciekają pieniądze. Miastu Gdańsk, miastu Gdynia uciekają pieniądze, dlatego że rząd nie jest przygotowany na transport zboża przez polskie porty. Zaniechanie z jednej strony w Gdańsku na budowie terminala zbożowego, z drugiej strony kolejne powtarzające się przetargi o bardzo niejasnych kryteriach w Gdyni pokazują, że Polska nie jest przygotowana do tego, żeby czerpać środki finansowe z tego, z czego słynny był port w Gdańsku, z transportu zboża z całej Rzeczpospolitej. Tego na dzień dzisiejszy nie ma, a widzimy, jakie mamy problemy chociażby na granicy z Ukrainą. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rząd PiS-u
kampanii wyborczej opowiadał, jak to dba o polskich rolników. Natomiast jeśli chodzi o realia, to są takie, że powierza wielkiej korporacji międzynarodowej zarządzanie polskim zbożem. Z naszej kontroli poselskiej wynikają koszmarne wnioski. Będziemy tę naszą kontrolę kontynuować do skutku, do wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje. Mijają miesiące, natomiast sprawa zainwestowanych pieniędzy w port w Gdyni nie przynosi żadnych ekonomicznych skutków dla Skarbu Państwa. To absolutny skandal. Będziemy tego pilnować i będziemy także informować opinię publiczną o dalszych krokach i dalszych naszych ustaleniach w ramach kontroli poselskich. Dziękuję. Czy Państwo, jesteśmy wspólnie członkami także, kiedy wybuchła wojna, potem kiedy wybuchł wielki skandal z importem ukraińskiego zboża. Mówiło się o tym, że Polska musi otworzyć się na świat i musi stworzyć prawdziwy, wielkotowarowy eksport polskiego zboża w portach. Mamy dzisiaj 4 porty i 3 spółki. 3 spółki obsadzone przez pisowskich działaczy i mamy kompletną niekonsekwencję. Przez 1,5 roku nie wydarzyło się nic w Gdańsku, gdzie mogłyby już być podstawy pod wielki port towarowy zboża, powrót i do tradycji. Nie dzieje się kompletnie nic. W Gdyni czekamy na rozstrzygnięcia. Ministerstwo Rolnictwa torpeduje tak naprawdę projekt, który prowadzi prezes, który chce wydzierżawić to firmie prywatnej. Otóż mamy do czynienia z wielką niekonsekwencją i brakiem zapewnienia polskich interesów. W polskim interesie jest to, aby te 2 porty mogły eksportować jak najszybciej, jak najwięcej zboża polskiego, tworząc warunki dobre dla polskich rolników, ale także dać możliwość korytarza z zewnątrz, między innymi dla ukraińskiego zboża, żeby nie trafiało do Polski. Ten czas jest zmarnowany i chcemy tą sytuację całą rozliczyć. Żeby też dobrze rozumieć sytuację, trzeba wiedzieć, że firma, która ten przetarg czy konkurs wygrała, kontroluje już dzisiaj dużą część eksportu zboża z Polski. Jeżeli oddamy jednej firmie tak dużą udział w rynku, nie będzie możliwe eksportowanie polskiego zboża czy posiadania kontroli nad eksportem ukraińskiego zboża, bo wiadomo, że Polska jest jednym z korytarzy eksportowych też dla tego zboża z trudnego kierunku, więc ta sprawa ma tak naprawdę znaczenie międzynarodowe i powinna być dopilnowana. My deklarujemy, że tą sprawę będziemy dalej sprawdzać, kontrolować i realizować tak, żeby sprzedaż naszego zboża była możliwa. I w tej sprawie dzisiaj zwołana jest specjalnie Komisja Rolnictwa bezpośrednio po głosowaniach po 15:30. Dziękujemy. Dziękuję. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.